Yo, biorę się za nagrywanie tego odcinka, bo dzisiaj fajny temat. Dzisiaj temat, w którym być może okaże się, że plotki, jakie słyszeliśmy niedawno, że 4070 Ti, czyli wcześniej nazywana 4080 12-gigabajtową, jednak będzie tańsza. Nie będzie kosztować tyle, ile miała kosztować 4080 12-gigabajtowa, tylko ma być o 100 dolców tańsza, co przełoży się w Polsce mniej więcej na 600 zł mniej, plus minus, tak liczmy. Ale to nie wszystko. To nie wszystko w dzisiejszym odcinku, bo w ogóle to wspominanie o kartach serii 4000, ogólnie o kartach obecnie, rodzi taką dyskusję w komentarzach. Zauważyłem i bardzo dobrze, dyskusje są dobre, o ile są merytoryczne i bez wyzwisk. I takie są w znacznej większości, więc bardzo fajnie i bardzo mnie to cieszy. Że generalnie jak możemy w ogóle mówić w kontekście jakiejkolwiek opłacalności o kartach serii 4000, przecież to jest takie przepłacone dziadostwo. O, i tak, i nie. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o tej też cenie 4070 Ti. Czy ona faktycznie ma szansę być niższa i jaka finalnie może być w Polsce. A wy zostawcie suba. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostawcie suba. Zostało 500 subów do 30 tysięcy. I potem robię dla Was konkurs z komputerem. No chciałem te 30 tysięcy wbić w tym roku. To był mój taki cel minimum. Rozumiem, nie udało się. A może się uda? Jakimś cudem? Zostały 2-3 dni. Może jakoś się uda. Natomiast podsumowanie subów to będzie film na początku roku. Także tym teraz się nie zajmujmy. Zajmijmy się tym newsem. Ale jak ktoś może, to zostawcie suba. Po pierwsze, bardzo dużo likerów sprawdzonych, w tym Demurlois D, który ma naprawdę sprawdzone te liki, mówi, że 100 dolarów będzie mniej, czyli 11% niższa cena niż zapowiadana cena 4080 12 w wersji 12-gigabajtowej. Oczywiście to cały czas nie są oficjalne ceny. Dopiero chyba 3 stycznia jest konferencja NVIDIA. Postaram się z niej zrobić oczywiście stream. 3 albo 2, to jest też dobre pytanie. Ale teraz się tym nie będziemy zajmować. Ja na pewno Wam wrzucę taką zapowiadajkę, jeżeli stream u mnie będzie 2 stycznia albo 3. 3 to na pewno będę na streamie u ziemniaka, więc możecie tam wbić, będziemy robić konfę Asusa też live. Ja generalnie będę chciał jak najwięcej live'ować z CES-a, z wszystkich konferencji, jakie będą. Bardzo bym chciał to wszystko polive'ować, bo w ogóle trzeba się wziąć do roboty. Jakbym więcej tych live'ów robił, to bym pewnie miał te 30 tysięcy subskrypcji, więc to jest kwestia tego, że powinienem pracować więcej i bym sobie na to zapracował. Ale dobra, wróćmy do tej karty. Oficjalnie cena będzie znana po konferencji NVIDIA. Jakby do tego czasu wszystko jest spekulacjami. Natomiast wydaje mi się, ja już o tym wielokrotnie wspominałem, że NVIDIA tak pro forma powinna tą cenę wrzucić niższą. Ale czy koniec końców ta cena faktycznie będzie niższa? Wszystko zależy od producentów OEM-owych, bo 4070 Ti nie dostanie wersji Founders Edition. Co troszeczkę mnie dziwi, bo wersja 4070 w poprzednich generacjach dostawała wersję Founders. Ba, z tego co pamiętam, chyba nawet 2060 miała swoją wersję Founders. 3060 już w wersji Founders nie miała, ale 3070 jak najbardziej tak. I troszeczkę dziwi mnie, że 4070 Ti, czyli karta wyżej w hierarchii niż zwykła 70, miałaby nie dostać wersji Founders. Ale wygląda na to, że nie dostanie. Cóż, ciekawy zabieg. Natomiast teraz od producentów OEM-owych będzie cena zależała. No i wyobraźcie sobie, w jakiej oni są troszeczkę sytuacji. Najpierw wyprodukowali te karty, dokładnie te karty, fizycznie te karty i NVIDIA kazała im nazwać je 4080. I wycenić na tam te 900 dolców chyba to było, tak, bo teraz jest 800 dolców, a teraz na 900 dolców sobie je wycenili, nie? I tak mniej więcej pewnie szacowali koszta produkcji, że mniej więcej tyle to będzie kosztować, oczywiście im niższe, tym lepsze, bo wyższa marża. A teraz przychodzi im NVIDIA i tak mówi, zmieńcie pudełka, zróbcie rebranding tych kart graficznych, które już były wyprodukowane. Okej, NVIDIA mówiła, że tam za rebranding niby ma zapłacić. A teraz jeszcze sprzedawajcie 100 dolców mniej. Stawiam, że bardzo dużo producentów OEM-owych jednak zostawi cenę wyższą niż jeżeli ta karta od samego początku byłaby tak wyceniana. Raczej
spodziewajmy się modeli niereferencyjnych w kwocie w okolicy 5000 zł z tą piątką z przodu. Przypominam, jeżeli 4080 pojawiłaby, ta w wersji 12-gigabajtowej pojawiłaby się w cenie pierwotnej wyceny MSRP, byłoby to około 5300 zł za wersję Founders Edition, znalazłyby się tańsze modele, czyli pewnie za 5100-5200 w produkcjach niereferencyjnych i oczywiście droższe te flagówki w okolicach nawet 6000 zł. Obecnie prawdopodobnie będzie tak, że znajdą się jakieś modele tańsze, które powinny w teorii, skoro cena MSRP będzie na poziomie 600 zł mniej, czyli około 4600-4700 zł, to w teorii powinny być modele za 4500-4600, no i oczywiście będą też te za ponad 5000 flagówki, te wszystkie Styxy, Supreme i tak dalej, nie? Więc generalnie te powyżej 5000 będą na pewno na bank, jakby to jest pewne, a czy będą te tańsze? Wydaje mi się, że nie będzie tych za 4500. Ciężko będzie o takie karty graficzne, chociaż po cichu cały czas mówię to do Was, ale po cichu liczę, że jednak tak nie będzie i że te karty za 4,5 klocka się pojawią. No i teraz druga kwestia tej całej dyskusji, bo teraz pewnie większość zaczyna myśleć, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. Jaka karta za 4,5 tysiąca złotych? Kiedyś karta za 4,5 tysiąca złotych to była jakaś flagówka, a my teraz mówimy o karcie z serii 70 za 5 tysięcy złotych. No powaliło Was! W ogóle powinniśmy przestać o tym gadać, tym bardziej powinniśmy przestać to kupować. W ogóle przestańmy wszystko robić. I po części jak najbardziej rozumiem, ale teraz stanę się takim troszeczkę adwokatem diabła. Przeprowadzę taką dyskusję między sobą a Wami. Między sobą a sobą, tak w teorii. Że wiecie, faktycznie te karty są tragicznie wycenione. Wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo drogie. I generalnie ja cały czas w takiej sytuacji, gdzie mowa o czymś, że coś jest drogie, odwołuję się do jednej bardzo ważnej rzeczy. Pamiętajcie, że nowa karta graficzna to produkt luksusowy. Naprawdę nie umrzecie, jak zabraknie Wam kilku FPS-ów. Naprawdę nic się nie stanie, jeżeli nie będziecie mieli najnowszej karty graficznej. Jakby w ogóle to Wam nie jest do szczęścia i do życia potrzebne. To jest totalnie produkt luksusowy. Nie wiem, to jest tak luksusowy produkt, jak jakieś drogie ciuchy. Generalnie i to daje Wam tylko i wyłącznie zaspokojenie tych takich, tej góry piramidy Masłowa. Ten dół w ogóle nie ma konwersji z kartą graficzną. Może dobra, jakbyśmy się w jakąś zagłębili mocną filozofię, to faktycznie może jakąś konwersję byśmy tam znaleźli, że ten dół, czyli jedzenie i tak dalej, ma bezpośrednio jakiś związek z kartą graficzną, bo jeżeli mamy priorytet na kartę graficzną, to nie wiem, będziemy mniej jedli na przykład. Są takie przykłady, ale mamy serię 3000, która cały czas jest za droga, jakby no po prostu w takich realiach jesteśmy, wszystko jest drogie. Droga jest energia, droga jest żywność, drogie są samochody, wszystko jest drogie i powiem Wam szczerze, na tle tego, ile rzeczy jest drogie, to, że karty graficzne są drogie, to jest nasz najmniejszy problem, bo możemy powiedzieć, pip, nie kupuję i tyle, nie? Jakby nie musimy, w ogóle nie musimy kupować kart graficznych. Jeżeli macie, jakby chcecie grać w 4K, no to faktycznie 3090, 3080, 4070 Ti, 4080, 4090, RX-y z 7900, RX 6900 XT. Okej, to są te karty, w które w jakiś sposób musimy celować. Powiem Wam szczerze, ja mam 3060 Ti, jestem youtuberem technologicznym, okej, te 30 tysięcy subskrypcji to nie jest jeszcze tak dużo, żeby się jakoś buńczucznie nazywać youtuberem technologicznym, ale ja nie mam parcia na nową kartę graficzną, żeby mi nie wiadomo co urwało. Mam taką wewnętrzną chęć zakupu nowej karty graficznej. Faktycznie bardzo bym się cieszył, jakbym taką miał, ale cały czas staram się trzymać taką kotwicą rzeczywistości tego, że ta karta, chociaż ja teoretycznie mogę to uzasadnić, że w jakiś stopniu jest to już moja praca,
Ale spokojnie daje radę pracować na 3060 Ti, no aktualnie 4080, ale na wypożyczeniu i prędzej czy później ona wróci do właścicieli. I cały czas daje radę pracować na tym i grać i w ogóle zaspokaja wszystkie moje potrzeby takie podstawowe, jeżeli chodzi o korzystanie z komputera, nie ma potrzeby kupowania lepszej karty graficznej. Zdajmy sobie w końcu z tego sprawę. Nie bądźmy sfrustrowani na producentów, że są wysokie ceny. Okej, to jest denerwujące. Chcielibyśmy wszyscy niższych cen. Bardzo by nas cieszyło to, jakby te karty były tańsze. Dlaczego nie? Ale z drugiej strony musimy zdać sobie sprawę, że żyjemy teraz w takiej rzeczywistości. Nie musimy się na nią godzić. Jakby nie musimy powiedzieć, okej, jest do dupy, jest drogo. Tak już musi być. Jakby nie musimy się na nią godzić. Możemy o tym dyskutować tak, jak dyskutujemy, bo ja nie neguję tych komentarzy, które narzekają na wysokie ceny kart graficznych. Jak najbardziej możecie je pisać. Tylko chodzi mi teraz o to takie wewnętrzne wasze przekonanie, żeby troszeczkę was uspokoić, że damy radę, przeżyjemy bez kart graficznych i będzie git, jeżeli nie będziemy grali w 100 klatkach w 4K na ustawieniach ultra. Naprawdę, jeżeli będziemy grali tylko w Full HD na 60 klatkach i na ustawieniach średnich, też przeżyjemy, chociaż przyznam szczerze, że będzie ciężko z takimi ustawieniami, że jednak wyższe ustawienia, wyższa rozdzielczość faktycznie robi robotę. Ale to nam do życia w ogóle nie jest potrzebne. I światełkiem w tunelu tutaj, żeby jeszcze troszeczkę nadziei wrzucić w to wszystko. Wydaje mi się, że światełkiem w tunelu jest troszeczkę Intel i ich karty graficzne, że no oni z racji tego, i to tak nie jest, że jest światełkiem tunelu, że oni są tacy zarąbiści, że w ogóle przyjechał Intel na białym rdzeniu i przyjechał nas uratować. Nie. Intel jest zmuszony do takiej wyceny swoich kart graficznych, bo po prostu wydajnościowo nie dorasta do tych modeli, które byłby w stanie wycenić drożej. No bo co? Wypuszcza flagówkę A770, która ma wydajność 3060 Ti i wrzuca cenę 4080, no bo przecież to flagówka, więc musi być droga. No nie. Nie mogą tak wyceniać, więc wyceniają stosunkowo nisko. Mam nadzieję i to nie jest o tyle nadzieja, co... No bo to jest taka nadzieja, że oni są do tego zmuszeni, nie? Że są zmuszeni do tej niskiej wyceny. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze kilka kolejnych generacji faktycznie taką wycenę będą musieli stosować i będą przynajmniej trzymać dla nas jakiś taki ten pułap cenowy do 2000 zł, mniej więcej 2-2500 zł za kartę graficzną, taką średniopółkową, bo jeżeli nie to, no to faktycznie moglibyśmy odlecieć w takie rejestry naprawdę, naprawdę wysokie, jeżeli chodzi o ceny. No bo po prostu raz, że w dzisiejszych czasach sprzedawanie produktu, który jest taki, wiecie, klient kupuje, ma przez kilka lat i korzysta, to nie jest dobry produkt na robienie pieniędzy. Dzisiaj dużo lepiej sprzedaje się subskrypcja, dzisiaj dużo lepiej sprzedaje się usługa niż produkt. Więc de facto wydaje mi się, że to tak poniekąd troszeczkę do tego dąży. Jakby Nvidia nie zależy aż tak bardzo mocno, żebyście kupowali karty graficzne. Fajnie jak kupujecie, zwłaszcza jak płacicie dużo i w dużych ilościach, oczywiście to też robi im pieniądze, ale na przykład jeżeli mogliby wszystkich użytkowników kart graficznych zamienić na subskrybentów, no w sumie nie wiem, czy by to zrobili. No bo patrzcie, bo ja już kiedyś o tym mówiłem, takie GeForce Now na przykład zarobiście się opłaca. Jakby płacąc, nie wiem, ja mam taką subskrypcję wykupioną lata temu i choć z tego nie korzystam, to się jej trzymam, płacę 120 zł za pół roku, czyli to wychodzi 2 dychy miesięcznie za właśnie GeForce Now i z racji tego, że te wszystkie niskie pakiety zniknęły, to nadal mam ten pakiet chyba RTX teraz za te 20 zł miesięcznie, to daje nam 240 zł rocznie, to daje nam 2400 zł przez 10 lat, 10 lat, 2400 zł i gram cały czas w teorii, póki ta usługa nie zniknie, za 2400 zł przez 10 lat gry, tylko muszę mieć rzeczywiście dobrego neta i tak dalej, i tak dalej, ale do większości obecnie gier muszę mieć dobrego neta, więc kurczę, zacząłem mówić tą narrację, że niby bardziej woleliby subskrybentów, ale teraz troszeczkę mi się to nie kalkuluje, przecież oni sprzedają jedną kartę graficzną, na przykład 4080 za 6 koła, no i to jest mniej więcej subskrypcja dla dwóch osób przez 10 lat GeForce Now. No to teraz jest pewnie dużo, dużo drożej, ta cena rośnie. Natomiast podejrzewam, że ta cena i tak jest teraz taka
niska, bo jakby weszli to, w to nagle wszyscy gracze albo większość graczy, to cena by kosmicznie urosła. Po to, żeby wiecie, już mamy was w tej pułapce subskrypcji i cena rośnie wtedy, no i my zarabiamy więcej. To jest w ogóle bardzo ciekawe, więc nikomu nie zależy na tym, żeby budować wam portfolio jakichś super wydajnych kart graficznych na lata, bo oni nie są po to, żeby wam dostarczać, nam dostarczać moc obliczeniową, żebyśmy sobie grali przez 10 lat na jednej karcie graficznej komfortowej, to najlepiej za 3000 zł, żeby w 4K wszystko śmigało, najlepiej przez 5 kolejnych lat i zarobiście. Nie no, zdajmy sobie sprawę z tego, że te firmy są po to, żeby robić hajs, zarabiać na nas, pompować ten balonik, żebyśmy właśnie byli tacy napaleni, że nadchodzą nowe karty graficzne i wszyscy teraz musimy mieć nowe, bo jak nie będę miał najnowszej karty graficznej, to kolejny w szkole będą ze mnie śmiali albo ziomki w pracy. Nie ma zegra. Muszę kupić 4080. Wiecie, jak mi jest wstyd, jak ja mam gdzieś pojechać, gdzie będą inni youtuberzy? Ja mam 3060 Ti. Oni 3060 Ti. To mają, wiecie co, to oni po nich wchodzą do szafy, żeby sięgnąć po 4090, 10 innych modeli, które mają w kolekcji, nie? No nie, tak nie jest. Nie jest mi wstyd, że mam 3060 Ti. Jest mi z tym całkiem spoko. Także taki generalnie filozoficzny wywód. Troszeczkę miałem ochotę do was pogadać. Bo widzę, że dużo osób cierpi z tego powodu, że jest tak drogo. I powiem wam szczerze, prawdziwe cierpienie to kiedy drogie jest jedzenie i na to przestaje być stać i rachunki, opłaty i tak dalej, a nie kiedy za droga jest karta graficzna. Kupmy jakiś model serii 2000 Full HD. Jak ktoś gra w Full HD, to na serii 2000, czyli czteroletnich ponad kartach graficznych, pogra sobie na luzie, nie? Seria 3000, ok, cały czas przepłacona, cały czas droga. Też już nawet do 4K nam spokojnie wystarczy. Widzowie, niektórzy podsyłacie mi, nawet przez chwilę sam się zastanawiałem, czy się nie skusić oferty kart używanych właśnie pokoparkowych, na przykład za 4030-90. Już się niestety wyprzedały, ale bardzo sobie tam widz chwalił, że kupił tą 3090 i że jest super, że w ogóle świetne temperatury, świetnie zachowana. I za 4000 karta do grania w 4K flagówka, która kosztowała 7000 zł, no jest używana, bo jest. Nie wiem jak tam z gwarancją, no ale nieźle można coś takiego wstrzelić. Jak nie mamy budżetu, możemy zawsze kupić coś tańszego, możemy przeczekać. Jakby możemy grać na GeForce Now, chyba że nie mamy internetu dobrego, no to wtedy coś do Full HD na pewno da się budżetowo złożyć. Ostatecznie, jak nie mamy zupełnie na czym grać, możemy zacząć się uczyć. Możemy zacząć poświęcać ten czas na rozwój. I wtedy jak ten czas, który normalnie byśmy przeczekali siedząc i czekając, aż będzie nas stać, albo ceny spadną, albo my nie wiem skąd dostaniemy te pieniądze, jakbyśmy może to poświęcili na próbę rozwinięcia siebie na tyle, żeby zdobyć te pieniądze w jakiś sposób, to ja na przykład zbierając na swój pierwszy komputer, to złom zbierałem, nie? No tak, zbierając na komputer, zbierałem złom, wywoziłem, bo jakby innych opcji zarobkowania nie miałem. No i co? Dało się, nie? A jakbym siedział i czekał, to bym pewnie dłużej posiedział i poczekał na to, aż te pieniądze skądś się pojawią. Rozumiem, że nie wszyscy mają takie możliwości, ale to jest gdybanie i takie wielotorowe roztrząsanie tej sytuacji. Wiecie, no mówię jako taki ogół, jako taka uśredniona osoba, no bo jednak każdy ma indywidualną sytuację. Niektórzy mają dużo pieniędzy, niektórzy mają bardzo mało, a nie są na dodatek w stanie zarobić, bo jakaś sytuacja życiowa, choroba czy coś takiego im to uniemożliwia. Nie będziemy rozpatrywać tutaj każdej sytuacji z osobna. Natomiast taki uśredniony człowiek jest w stanie albo się obyć bez karty graficznej, albo w jakiś sposób na nią zarobić, spróbować zwiększyć swoje zarobki. Tak tylko hipotetyzuję. Piszcie, co wy o tym myślicie, czy uważacie, że powinniśmy być bardzo źli na producentów kart graficznych. Powinniśmy, no wydaje mi się, że bojkotować zawsze możemy. Zawsze możemy aktywnie bojkotować, to jakby jeżeli coś nam się nie podoba, nie? Jeżeli twierdzimy, że jakieś ceny są za wysokie, karty graficzne są za drogie, nie tak jak powinny być, to zawsze możemy to zbojkotować, napisać o tym, najlepiej to sensownie uargumentować. Wtedy uwierzcie mi,
takie coś dużo bardziej trafia. Trafia nie tylko może do producentów, nie, bo oni tak patrzą na słupki w Excelu i czy mi się hajs zgadza, oni mają w dupie nasz bojkot, jakikolwiek by on nie był, chyba że im się słupki przestaną zgadzać. Natomiast komentarze, jeżeli chcemy do swoich racji bojkotowych jakichś takich przekonać ludzi, to merytoryczny komentarz z wypunktowanymi argumentami dużo, dużo lepiej się sprawdza w roli takiego właśnie przekonywacza o naszej racji. Więc no, tutaj doradzam Wam stosowanie właśnie takich argumentów, a nie takich ja to pi i w ogóle nie. Nie będę tutaj przeklinał, bo słyszałem, że YouTube bardzo mocno teraz traktuje takie filmy, a to jest content family friendly. Możecie to dzieciom puszczać na dobranoc. Tu nic się nie dzieje, nie mówimy brzydkich słów. Tak. A przy okazji szybko zasnął. Przez 21 minut gadania o takich pierdach, jak ja tutaj gadam od dobrych 10 minut, to wasze dziecko już by 10 razy spało. Człowieku, milion razy. Tylko niech suba zostawi gówniak małe. Dobra. Nie no, ja lubię dzieci. No i to by było na tyle. W ogóle zrobiło się mega, mega awkward w tej ostatniej części, ale myślałem, że tak wiecie, jak powiedziałem, ten gówniak, że rodzice się mogą urazić. Nie, to było takie żartobliwe, nie obraźliwe. Dobra, nie brnę w to, bo to tylko się gorzej dla mnie skończy. Tak czy inaczej, fajny taki filozoficzny temat. Powinienem go na jakimś live z Wami poruszyć, ale widziałem, że właśnie dużo osób jakby boli ten temat tych drogich kart graficznych, gdzie ja tu mówiłem o jakiejś opłacalności, na przykład mówiłem o opłacalności 40-80 w stosunku do 30-90. Jak najbardziej możemy powiedzieć o opłacalności, nie? Tak samo jak możemy mówić o opłacalności, nie wiem, Bentleya w stosunku do Rolls-Royce'a, gdzie kupimy kuźwa Passata i to, nie wiem, cały wagon, tam cały pociąg Passatów w cenie Rolls'a, nie? Ale możemy mówić o jakiejś opłacalności. Zawsze wszystko w jakiejś skali, w jakimś porównaniu, w jakimś odniesieniu. No przecież nie mówimy o opłacalności, nie wiem, dla statystycznego mieszkańca biedniejszych rejonów świata, że dla niego będzie bardziej opłacalna 40-80 za pensję roczną, nie? Tylko mówimy porównaniem, masz kupić 30-90 za 7 koła, kup za 6,5 40-80, nie? To o to chodziło, że to się bardziej opłaca. Dobra, bo już zaczynam strasznie zapędzać się w dziwne rejony. Kończę, wracam do robienia filmów. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dla Was kilka recenzji sklecić. W tym roku zostały 2 dni, a ja mówię kilka recenzji. Bo przyszły tydzień już zapowiada się zarąbiście ciekawie, zapowiada się cesowo i chciałbym naprawdę te tematy, które gdzieś tam rozgrzebałem, czyli porównanie Zenbooka do MacBooka i taki jeszcze jeden temat, niespodzianka, chciałbym już otworzyć i zamknąć, żeby później na tych cesowych sprawach bardziej się skupiać. Dobra, to było koniec na dzisiaj. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Dajcie, nie wiem, znacia, dajcie jakiegoś znaka, nie wiem, napiszcie technokracja, jak ktoś dotrwał do końca i wytrzymał te 25 prawie minut gadania. Nie wiem, jakim cudem byczku, ale szacun, że tyle ze mną siedziałeś. No, generalnie dyskusji na wiele tematów jest wiele ciekawych i można byłoby o tym długo rozmawiać. Ale trzeba kończyć, bo mój materiał może trwać tylko pół godziny, bo później mi się karta kończy i się wyłącza. Dobra, to było na tyle. Dzięki wielkie Wam jeszcze raz. Widzimy się jutro, przynajmniej taką mam nadzieję. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. I napiszcie mi, co sądzicie o tych moich oczywiście wywodach, nie? No i jakby Wasze zdanie też z chęcią poznam. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.